Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wotan, a to jest kolejny odcinek i powiem wam tak. Nadeszła w końcu wojna z Kumans. Z tym wielkim olbrzymem, tak. Dlaczego zaczynamy tą wojnę? Ponieważ razem z nami zaatakują, zaraz wam pokażę, zaatakują Węgry, Bizancjum oraz Szwecja, więc myślę, że to starczy, żebyśmy my rozwalili po prostu tutaj wszystkich. Oczywiście będziemy rozwalać też Rum oraz Abbasid. Abbasid jest tutaj, znajduje się, więc damy radę, myślę. Bizancjum ma naprawdę niezłą flotę, więc w razie czego wygra sobie tutaj z Rum. Wygra też, nie wiem, jeśli Kumas ma jakąś flotę, zablokuje w razie czego dojść tutaj do Europy z tej strony w Konstantynopolu Rumowi i możliwe, że też Kumans, jeśli chociaż oni przejdą pewnie prawdopodobnie tutaj właśnie przez te tereny. Dobra, czy moje wojsko jest już wysłane? Tak, wysłałem sobie już w odpowiednie prowincje, więc poczekamy tylko aż tam dojdzie i tylko w tym momencie, jak tylko tam dojdzie, od razu wypowiadamy wojnę i atakujemy. Dobra, czy oni skończyli już wojnę swoją? Tak, skończyli. Coś tam Władimir zabrał, ale widzę, że nie za dużo, więc jakoś sobie to zabierzemy w któryś tam z kolejnych wojen. Na razie Royal Merch nie będę brał z Bizancjum, ponieważ nie wiem, czy chcę z nim na dłuższą metę być w sojuszu, ponieważ jak widzicie, Węgry mają go na rywalu, no i to trochę psuje moje stosunki z Węgrami. Jeszcze nie wiem, czy chcę zostać z Węgrami, czy z Bizancjum, ale dobra, mniejsza o to, niech ta armia się zbiera w odpowiednich miejscach i atakujemy, ponieważ na to czekaliście i to bardzo, bardzo, bardzo długo. Dobra. Okej, mamy już chyba armię mniej więcej rozstawioną. Zaraz, jeszcze gdzie ta armia idzie? Idzie do Peryslawu, a ta już stoi w miejscu, w tym, którym stoi. Dobra. Mógłbym wziąć kolejną ideę militarną, ale tego nie zrobię, nie ma co. 6,5 roku, za dużo, więc teraz wydam punkty na zbustowanie prowincji, żeby potem tego nie robić. Też, o ile pamiętam, miałem tu chyba nowego doradcę. Nie mam doradcy. A tutaj jakiegoś fajnego? Nie mam nic dobrego, jeśli chodzi o doradców, szkoda. No to myślę, że będziemy mogli zaczynać, jesteśmy już ustawieni. W razie czego mamy też pokaźną ilość złota, że możemy dokupić po prostu więcej najemników. Mamy trochę manpowera, chociaż on pewnie zniknie po chwili, no ale nic. Jeszcze tylko niczym zaczniemy, obraźmy im matkę. Dobra. Wyślijmy jeszcze jednego gościa do klejmowania. Na przykład na Kijew mamy stronę, tak, to może bardziej z tej strony, na wschodzie tutaj. To mam Tula, o. Dobra. Jak tylko wróci mi doradca jakiś, wypowiadamy wojnę, oczywiście lecimy tak. Weźmy sobie, ustawimy Wargola na przykład na Severia może być, jest blisko, szybko ją zajmiemy. O, zwasalizowali naszego. Kurde, będziemy musieli tam wysłać jakąś armię z boku. Chyba że Szwedzi przyjdą po drodze. Może Szwedzi przyjdą, zobaczymy. Wszystkich zawołałem, Wargol jest. To co, zaczynamy? Zaczynamy. W końcu na to się doczekajcie. W ogóle te odcinki ostatnio są niezłe. Najpierw wojna z Polską, potem ta była mała przerwa tutaj z Wolgą Bułgarią, a tu od razu wojna z Kumans. No tego się nie spodziewaliście, chyba że tak szybko zazwyczaj jakaś wojna z Danią by się przydała, ale to w swoim czasie. O, przepraszam, walnąłem sobie w swój pop filtr. Prawdopodobnie trochę to usłyszeliście. Dobra, mniejsza o to, dobra. Wiesz, że wchodzimy tą 18 tutaj w Wargol. W sumie to, kurde, tu jest Fort, mogę wziąć inny trochę Wargol. No, mniejsza o to. Bryansk, dobra. Kursk, Charkow. I tyle mam armii? Czy to wszystkie moje armie? Tak, wszystkie wysłałem? Nie, jeszcze jedna. Kursk, to może... Nie. Mansur, o. Przejdźmy może na czwórkę, ponieważ nie wiem właśnie, gdzie oni idą. Dobra, kto pierwszy dojdzie teraz? Pytanie to jest. Oni dojdą tam 15. Ci dojdą 19. Dobra, oni się w nas biją. Jeszcze jedna szybka rzecz. Patrzę, czy nie mam czasem tutaj pierwszopoziomowego, ponieważ bym chciał mieć większy przychód teraz, żeby w razie czego mieć tego złota właśnie na najemników. Dobra. O, zatrzymali się, dobra, jest dobrze dla nas. Tylko teraz tak, my wbijamy się tam. Nie, no dobra, tutaj zabierzemy im. Węgry i Bizancjum powinni już tutaj zachodnie części państwa Kumans oblegać całkowicie po prostu. Tutaj widzę jakaś
flota tu się nawet trzyma, ale myślę, że Bizancjum zaraz ruszy swoją flotą, która jest... Właśnie tu się nadbije i przegrywa? Czy ona jest taka mała flota? No przecież tu widziałem więcej floty, a tu jest 28 i to są... Są galery, jest 10 galer, więc dadzą radę. O, tu jeszcze 32, dobra. Ogarniają powoli, chociaż tutaj wojnę, tą bitwę morską może wygrają. Myślę, że nie, ale jest szansa, dobra. Okej, teraz tak. Tu zostawiamy kilka ludzi do oblężenia, lecimy na Tule. Tą 16, jak tylko ta 15 sobie pójdzie, my się wbijamy, tylko może jakiegoś lidera by jeszcze jednego dał. No. Chciałem, żebym miał trochę w szoku, ale zawsze coś. Mam nadzieję, że tu z mgły zaraz nie wyjdzie nam ktoś. Dobra, wbijają się w nas. Czy się cofną? Cofnę, dobra, zatrzymali się. Okej, okay, stoimy nawet dobrze umocnieni na pozycjach. Powoli, dobra, jest pierwsza prowincja podbita. Jest 46 tysięcy wojsk Kumans już tutaj się do nas zbliża. Zobaczymy, co będą chcieli zrobić. I zaraz zdecydujemy, gdzie pójdziemy. Tą 13 możemy przejść tutaj, nie ma sprawy. Aha, możemy tak naokoło iść. Może tutaj do Bachmut pójdźmy. Czyżby ta 46 szła na moje prowincje, okrążając nas? Czy idzie na tutaj do Węgrów i do Bizancjum? W ogóle Bizancjum... A, Bizancjum oblega Rum i bardzo dobrze, niech oblega Rum, szybko z nim spisujemy. Dobra. Gdzie idzie Kumas? Gdzie idą Kumas? Muszę to jakoś przewidzieć. Do Krymu chyba nie pójdą. Dobra, jesteśmy chyba bezpieczni tutaj jak na razie. Nie widzę, żeby szli w moją stronę. Pewnie ich reszta armii zaraz tutaj dojdzie, ale jak na razie możemy tu bezpiecznie chyba oblegać. Dobra, chyba łapię 10. A lider jakiś, szybko lider. Dobra, złapałem 10. Wygrywamy to, żadne wojska nie dojdą na czas tutaj. To nie muszę wysyłać posiłków. Chyba, że tą 17 wyślę gdzieś. Myślimy w taki sposób. Dobra, 47 idzie na moich... idzie na mojego wasala. Więc lećmy tam jak najszybciej. Też może tymi polećmy. To będzie zaraz, ile tam wysłałem już? 17, 30 tysięcy, 47 tysięcy wojsk. Czy starczy? Czy starczy? Może tą 16 jeszcze wyślę. Wyślimy tą 16, na razie czego. Bo tam się wbiją i musimy jak najszybciej dojść. Jak najszybciej posiłki. Dobra, tu wygraliśmy. Idzie jeszcze 13. Ominie nas. Chyba nas omija. Dobra, jest już bitwa. Wbijają się powoli, więc jest dobrze. Mają minusy, nie mają lidera jak na razie. Lider dopiero dojdzie im. Moja 33 już zaraz tam dochodzi. 13 też idzie powoli. 41 tysięcy do 12. Zaraz my dojdziemy. Mamy już przewagę liczebną. Niedużo, ale mamy. Nie mają minusów. Mają lidera. Jaki to jest lider? 1-2-0, tak? Tak, 1-2-0. Mamy 2-0-1. Liderzy podobni, ale zaraz tutaj dojdzie nas 2-4-2-1. To jest bardzo dobrze. Coś zacząłem oblegać. Tak, mam już tak, zabrałem tutaj prowincję kolejną, Bachmut. Ta 12, właśnie, jak tam z Wolga z tymi? Baszkorostan. Okej. 12 niech też leci w tą stronę tutaj na zachód. Ponieważ nie wiem, czy ta 13 czasem na czas nie dojdzie. Chyba nie. W razie czego ta nasza 13. Gdzie ty idziesz w ogóle? Chodź tutaj. Jakbym przegrał przez ciebie, to by była lipa. Dobra, chodźmy tu może teraz. Trochę z tej strony. Dobra, i robi się niebezpiecznie, bo jak widzicie 35 tysięcy, tutaj 15, tu 13. Widzę, że ich zachód jest oblegany. Rum jeszcze ciągle nie jest oblegany, tutaj 24 tysiące żołnierzy Rumu stoi. Bizancjum może mieć z nimi problemy, ale w razie czego może się wycofać i po prostu zablokować tutaj zablokować przejście swoją flotą. Dobra, my czekamy cały czas, w ogóle Bizancjum chyba idzie naokoło do nas. Albo coś dziwnego robi, no nie wiem co robi do końca, ale zaraz się okaże. Dobra, myślę, że czas wyłapać jakąś kolejną armię, czyli na przykład tą 13. Tylko też by się przydało, żeby morale nam się odnowiły, więc może chodźmy na razie w tą stronę powoli. 48 tysięcy, Boże, to jest dużo wojsk. Dobra, ta 12 niech zakręci tu. Rozwalmy ten 1000. Dobra, uciekł nam 1000, ale 15 się wbija we nas. Tak, wbiła się w 39, mają minusy, jest dobrze, mamy tutaj dobrego generała.
Nie, tu jest ten nasz dobry generał, kurde, ale nie ma źle, jest dobrze. Rozwalamy ich. Przejęliśmy tutaj, Sandomierz oblega, możemy lecieć na kolejną prowincję jakąś. Tutaj szóstka, ile jeszcze nam brakuje? 20 i jeszcze nie zaczęliśmy dobrze oblegać, dobra. Kolejna prowincja. Rozdzielamy armię. Dobra. Mam nadzieję, że zdążę oblec te prowincje, które właśnie teraz wysłałem. No niestety są bunty. Do buntów, do ścinięcia buntów wykorzystam najemników, ponieważ nie chcę tamtej armii cofać, bo jak widzicie, to naprawdę duże armie chodzą. A ja kasy na buntowników mam i nic się nie dzieje, jeśli naprawdę tak dużo kasy wydam po prostu na najemników. Dobra, wracamy do naszej wojny, ponieważ to jest najważniejsze. Wbiłem się w 8000 Abbasidu, wojsk Abbasidu. Przydałoby się nam kogoś dosłać, może tą 16, bo jak ta 17 dojdzie, to będzie niedobrze dla nas. A ta 13 leci tu, dobra, 10 mamy w razie czego blisko. Oni się w nas bili? Czy my w nich? Chyba oni w nas. Dobra, mamy 23 tysiące, czy ta 17 dojdzie na czas? 31 tysięcy, dobra, wbijają się, muszę tymi też zawrócić. Tutaj zostawimy dwóch żołnierzy, cofnijmy się tak. I ta 13 też musi tu lecieć i jak najlepiej jakbyśmy dali im dobrego generała, który jest nie wiadomo gdzie. Czy on mi umarł już? Umarł chyba. Nie, no mam, 2-3. Jest dobry, dobra. Wszystko jedno, zobaczymy czy wygramy to, czy dojdą. Jeśli dojdą, to się znowu nas wbiją. Wygraliśmy, dobra. Zaraz się w nas wbiją. I teraz pytanie. Czy oni tą 13 doszli jeszcze tak na ostatnią chwilę i przegrali od razu? Z pełnymi moralami, tak? Nice. Dobra dla nas, dobra, 32 tysiące do 16. Powinniśmy to wygrać, za chwilę powinniśmy ich... O nie, jeszcze 13 idzie, dobra, musimy tą 14 dojść jak najszybciej. Okej, 26, dobra, czekajcie, muszę tutaj ogarnąć trochę. Idźmy tam. No, jeszcze nie wezmę, dobra. Mniejsze o to, jest 25 tysięcy do 43, do 54, 36. Jest duża bitwa, jest bardzo duża bitwa. Ta wojna jest naprawdę duża, ogromna. Walczymy. Mamy tu podbite, więc chodźmy na kolejną prowincję. Jak tam? Co wy tak wolno oblegacie? A, bo forty oblegacie. Okej, dobra. Zwracam honor. 25 tysięcy do 21, ale oni mają... jakiego dobrego generała tu Bizancjum ma. Dwugwiazdkowy, tylko jakie są staty? 3-3-0-1. Dobry generał, wygra to. Sprawdźmy tą bitwę. Dają radę bez problemu, a nasza bitwa? Kolejna wygrana. Co ja zrobiłem? Czyżby Bizancjum co ja zrobiłem? Z kim ja walczę jeszcze? O Boże! Bizancjum, co ty zrobiłeś? Bizancjum! Czemu ja to nacisnąłem? Wystraszyłem się, że tutaj jakieś... duża armia chodziła gdzieś. No do kolejnych 25 tysięcy. Że po prostu nacisnął. No nic, Bizancjum mnie zawołało do wojny. Florencja, Georgia, Shivran i Ayyubid. Shivran to jest tutaj, co nie? Tak. No nic, będzie trochę ciężej niż myślałem, ale myślę, że damy radę. Dobra. Czy ja kupiłem konnych też? Nie. Dobra. Musimy jak najszybciej umożliwić to, żeby Węgry doszły do nas. Tu blokuje ich jeszcze kilka fortów, musimy wytrzymać do tego czasu. Przegrywamy tą bitwę. I za bardzo nie mamy już jak to wygrać. Przydałoby się z niej uciec, wiecie? Dobra, uciekamy. Gdzie są wojska wroga? Idą za nami, gonią nas. Ho. Rum jeszcze trochę będzie potrzebował. Dobra. Zobaczymy jak długo wytrzymamy. Zdążymy uciec.
17, 19, 16 złapią nas. A nie, bo mamy ciągle ten kopertę. Dobra. Ma tu podbite. Przejdźmy może tutaj coś piątki. Sandomierz dalej oblega i zaraz to skończy oblegać. Dobra, dobra jest, dobra jest. O kurde. O kurde. O kurde, ile oni mają ludzi? Bez kitu. Kumans. No 75 tysięcy tylko. To kto tyle ma z nich tam? Rum? Ile ma Rum? O, Rum ma ludzi... ...38 i jeszcze ten a 26. No to nie jest aż tak dużo. Dlaczego ja tak dostaję w dupę? No nic. Ważne jest, że oblegamy to. Większość prowincji. Ciągle też tutaj na zachodzie się dobrze dzieje, ponieważ widzę, że kolejny fort padł. Ten też padnie zaraz. Tu już nie ma fortów, dobrze jest. Okej. Tu jest kolejny fort oblegany. Podoba mi się to, podoba mi się to. Gdzie przegrałem? Najemnicy przechodzą gdzieś. A nie kupiłem jednak konnicę. To zaraz mi ten przychód cały pójdzie w dół. Dobra. Muszę tutaj szybko odbić, bo zaraz tu się coś ustworzy. Jakiegoś lidera na szybko. Pokraczajcie tych, to idźcie tam. Dobra, jest trochę tych wojsk naszego wroga. Wracamy na pole bitwy. 46 tysięcy. Zobaczymy, co będą chcieli zrobić. Bili się, dobra, lecimy tam. Jak najszybciej i jeszcze zrobię taką, że... Aha, nie mam najemników za bardzo. Szkoda. To 16 by się zdało jeszcze tutaj dojść. Mówię, musimy się utrzymać do czasu, aż połączymy się z Bizancjum i z Węgrami. Jeśli połączymy się z wojskami Bizancjum i Węgrami, to będzie wszystko łatwe już tutaj do wygrania. No ale chwilę minie, niczym to zrobimy. W ogóle Szwecja tak ma trochę wojsk, 17 tysięcy wysłała. 18, dobra. Trochę mnie boli, że oni zaraz przerwą to oblężenie. Gdzieś wygra... A, na górze wygrałem pewnie, tak. Przerwą je jak nic. Przerwali. Kurde! No dobra, to się nie chce wbijać tutaj. Ale przynajmniej Kijów podbiliśmy. Dobrze idzie. Bizancjum coś to oblega. Aha, dobra, to są inni. Okej. Coś tam skorowane, dobrze. No ten 1000 niestety się wbił tam. No i wbiłem się niepotrzebnie. 2-3 generał niech przyjdzie tutaj. Leć tam. 24 niech też leci. Czemu ja się tam wbiłem? Minusy jeszcze mam. Boże, mój król się tam wbił. Jednej armii nie odwołałem. Boże, co ja zrobiłem? Mamy szansę to wygrać, chociaż jak ta 14 dojdzie jeszcze. Doszli na czas. Jeszcze ta... O Boże, 29 tysięcy. I 15. No ile oni tej armii mają? Nie dam rady tego wygrać. Nawet jak ta 6 dojdzie. Gdzie jest Sandomierz? Sandomierz! Serio, gdzie jest Sandomierz? No bez kitu nie widzę wojsk... Czemu Węgry poszły na dół? Chociaż może szybko z nimi spisujemy przynajmniej dzięki temu.
Ale gdzie jest Sandomierz? Bez kitu, ja się pytam. Sandomierz by mi tu pomógł i to bardzo. No nie dam rady tego wygrać. Może jakbym nie miał minusów. Oj, boli mnie to. Dobra, ten 1000 niech to oblega, a ja tą 16 lecę na pole bitwy. Sandomierz, pokaż się. Wiem, że gdzieś tu jesteś. W końcu nie widzę. Czy Sandomierz ma jakikolwiek ludzi? No ma 12 tysięcy. Tylko gdzie? Może gdzieś tu oblega, gdzie nie widzę. A nie, to bym widział. Dzięki Sandomierzowi. Wygramy tą bitwę. Tu jest Szwecja, jeszcze 17 tysięcy Szwedów, dobra. Już wiem. A Sandomierz był u mnie tutaj, dobra. Sorry Sandomierzu, że tak cię szukałem. Widzę, że jednak walczysz tutaj jak lew. Najlepsze to, że oblegam już kilka fortów. Może nie za dużo, ale coś tam oblegam. A tylko 2% warscora. I Wargola to niestety nie wziąłem teraz, a było już dobre oblężenie tutaj. O, ta 18 musi dojść. To odbijemy. Dobra. Ta szóstka zostanie chyba złapana. Nie powinna zostać złapana. Nie powinna zostać złapana, przed chwilą to powiedziałem tak. I została złapana. Ja bardzo bym chciał. I tak bardzo. Jakby moi sojusznicy skończyli się bawić tutaj w Rumie. Jeszcze przegrali coś, oczywiście. Bo Węgry nie pomogły. I przyszły tutaj pomóc. To jest jebane 80 tysięcy wojsk, które mnie, no, trochę mnie miażdży. Ja mam ledwo 36. Czemu ja mam ledwo 36? Oczywiście. Dlatego, że powinienem prawdopodobnie zrobić to. A za kasę cały czas najemników kupować. Ale nie wiem. Oni zaraz mi to zabiorą. 18 tysięcy z góry jeszcze przyjdzie, to będzie ciągle za mało. Tutaj 1000. Aha, dobra. Kurde, powiem wam, że ta wojna wydawała mi się, że będzie prosta. A jak na razie nie za dużo idzie po naszej myśli. Głównym powodem tego jest to, że jestem rozdzielony ze swoimi sojusznikami, którzy wszyscy są tutaj na Bałkanach. Kurde. Trochę mi się to nie podoba. Powiem więcej, to mi się bardzo nie podoba. I nie za bardzo wiem, co robić. Okej, spoko, dzięki wielkie. Jeszcze mi zaraz, kurde, umrze ta baba głupia. Dobra, próbujemy, może tym razem przeżyję. Dziękuję bardzo. Dobra, może nie jest taki zły. 3, 4, 2. Kurde. Ich jest za dużo. Ich jest po prostu za dużo. Co ja zrobię? Co ja mogę tutaj zrobić? Powiedzcie mi. Nie mam najemników do wynajęcia. To jest najgorsze. Jakby chociaż te wszystkie debile, które tutaj walczą, w ogóle kto wypowiedział tą wojnę? Czy to... Kto tu jest w ogóle... Kretę? O Kretę wypowiedzieli. Aha, dobra, oni wypowiedzieli nam. Dobra, no dobra.
No to 64 tysiące, no i patrzcie ile tu wojska stoi. Jakby to mi wszystko przyszło, albo jakby przynajmniej poszli i zaczęli cokolwiek robić. Węgrzy, do was mówię, 75 tysięcy, idźcie, chodźcie do mnie, tu jesteście tak potrzebni. No nic, będę się musiał tu jakoś bronić. No mam 70 parę tysięcy. Sandomierz jeszcze jest. Jakby się w Sandomierz wbili. Prysław, dobra, idźcie do Prysławu. Okej, wbili się w Sandomierz. Najlepszego lidera jakiego mamy? 2-3 chyba. Wyślijmy go tam. Jak wy to idziecie? Zróbcie coś w tym stylu. Nie. Stójcie, idźcie tu. Nie, stójcie. Idźcie tu po prostu. Nie, po co zawracacie? Dobra. Okej, wy to już w ogóle. Idźcie tu i tyle. Mają podwójne minusy. To jest ten moment. To jest ten moment, w którym ja tu wygrywam. Przynajmniej tą bitwę. Wygram to. Wygram to, chociażby miałbym się zadłużyć. Ja to wygram. Słyszycie? Ja to wygrywam. Wygrywam to. Nie, tu 15 tysięcy. Zostań tam. Dobra, dobrze. Chodźcie tu jedynko jeszcze. Chodźcie wszyscy. Nie, gdzie uciekacie? Nie uciekać. Bić się do końca. Co się dzieje? Prestiż lub... Papel Influence Mister... Prestiżu będę miał dużo po tej wojnie. Dobra, wygrywamy to, w końcu bitwa jakaś wygrana. Tyle wojsk wroga zostało pokonanych. Okej, wygraliśmy to. Teraz robimy tak. Wbijamy się tutaj w tą 15. Chodźmy coś tutaj dalej oblegać. Sandomierz, dobrze oblegaj tam. Wargol. 10 szybko zostanie rozwalona. Stack wipe'a niestety nie było. I teraz tak jakby trzeba podzielić tą grupę, bo to jest za dużo. Dobra. Jedziemy. Już powoli jest lepiej. Ale widzę, że jest 28 minut, więc ja kończę ten odcinek i dopiero w kolejnym odcinku mam nadzieję, że skończymy tą wojnę, która jest naprawdę długa. Ale widzę, że tutaj moi sojusznicy dają sobie radę. Tak, dają radę. Ta bitwa powinna być wygrana, chociaż nie jestem pewien. Gdzie są Węgrzy? Tu widzę, że była jakaś duża bitwa. Tu są prawdopodobnie Węgrzy z Szwecją. Okej. Szkoda, żeby tu nie podejdę. Dobra, mniejsza o to. Dzięki wielkie za oglądanie, jeśli wam się podobało, to dajcie łapę w górę, napiszcie jakiś komentarz, to mnie bardzo uszczęśliwia i pomaga w rozwoju kanału. I widzimy się już jutro, jak będę dalej cisnął tą wielką wojnę. Nie nad, który to będzie dzień, chyba będzie we wtorek jutro, tak? Tak, powiem, nagrywam troszeczkę do przodu. I dlatego właśnie tak się dzieje. Dobra, mniejsza o to. Dzięki wielkie i widzimy się już jutro. Wszystko jedno jaki dzień. Na razie, pa!